punkcie, w którym powiedzmy poglądy Golicyna, Mackiewicza bardzo zbliżają się do siebie, czyli obaj oceniają sytuację jako wielce krytyczną, dochodzą do wniosku, że następnym zaplanowanym z dużym wyprzedzeniem ruchem sowieckim będzie jakaś całkowicie nowa sytuacja polityczna. Do tego można także dorzucić autora wspominanego już dzisiaj wielokrotnie, autora montażu Wołkowa, który pisze wprost o tym, że powstaje tajne biuro polityczne, którego zadaniem wobec całkowitego upadku starej ideologii marksistowsko-leninowskiej, którego zadaniem będzie stworzenie jak gdyby nowego fundamentu, nowej nadbudowy do już istniejącego systemu, tak żeby po prostu komuniści nie stracili władzy. No i w ten sposób dochodzimy do kluczowego punktu naszej najnowszej historii, czyli roku 89 w PRL-u do roku 91 w Związku Sowieckim, czyli tak zwanej transformacji ustrojowej czy upadku komunizmu, jak zwał, tak zwał. Powiedz Jacku, jak ty, powiedzmy, jako wówczas pewnie nastolatek, postrzegałeś te wydarzenia tamtego czasu i jak to twoje postrzeganie ewoluowało prawdopodobnie w ciągu kolejnych lat? Szczerze mówiąc, ja się w okolicach roku 89 nie zajmowałem polityką. Kompletnie nie interesowałem się polityką. Ja miałem wtedy zupełnie inne plany. Chciałem wykosić z rynku Pininfarina i Bertone. Miałem zostać światowym liderem w branży projektowania nadwozi samochodowych. Co się całkiem nie udało do końca. Nie do końca się to udało, tak, ale byłem na dobrej drodze. Byłem na dobrej drodze. No ale to nie zmienia faktu, że oczywiście w jakiś tam sposób, może niespecjalnie uważny, ale obserwowałem tą sytuację polityczną, która wtedy nastąpiła. Nie rozumiałem z tego wtedy nic, a w każdym razie bardzo niewiele. Znaczy oczywiście bardzo się cieszyłem, że komunizm upadł, skoro tak powiedzieli w telewizorze. A później w latach 90. Ale telewizor nie upadł, nie zwróciło to twoje uwagi. No tak, no telewizor nie upadł właśnie. I później z biegiem lat, to ja wiem, jaki to był okres, druga połowa lat 90. pewnie, kiedy ze względu na to, że moja kariera zawodowa nie rozwijała się do końca tak, jak bym sobie tego życzył na początku, zacząłem się zastanawiać, co jest tego przyczyną, dlaczego przemysł w kraju został przemysł, na przykład ze szczególnym uwzględnieniem właśnie przemysłu samochodowego, został pogrzebany, dlaczego nie rozwijają się żadne prywatne firmy, dlaczego komuniści ciągle mają monopol medialny, monopol w bankowości, monopol no praktycznie w każdej dziedzinie życia. I takie wątpliwości zaczęły się pojawiać w mojej głowie, ale chyba dopiero w latach 2000 zacząłem szukać odpowiedzi na te pytania, dlaczego tak się dzieje. No i stopniowo, zresztą te pytania, tak to wyobrażam, te pytania musiały się pojawić w wielu głowach. No to było rozczarowanie tym, co się wydarzyło po roku 89-90. To była szara rzeczywistość, która była no, zupełnie nieprzystająca do tych wizji, które nam serwowano w mediach.
I każdy, myślę, na jakiś tam swój sposób próbował sobie wytłumaczyć tą rzeczywistość. Znaczy każdy, no może ci, którzy po prostu wykazywali się większą niż przeciętną dociekliwością. Tak, no i stąd dalsze próby pogłębiania wiedzy na temat procesów politycznych, które się wydarzyły na przełomie lat 80. 90. No i zacząłem szukać takich odpowiedzi w literaturze, między innymi tutaj znów wracamy do Waldemara Łosiaka i jego powieści, która jest kontynuacją wspomnianego na początku naszej rozmowy Dobrego, to znaczy powieści Najlepszy. To jest powieść z 92 roku, gdzie Łosiak opisuje właśnie tą naszą rzeczywistość tak zwanej transformacji ustrojowej. On tam zresztą popełnia dość zasadniczy błąd w ocenie tej sytuacji. Chodzi mi o ujęcie postaci Wałęsy, Polka, roli, jaką ta postać odegrała w opisywanych przez Łosiaka wydarzeniach. On się później zresztą, pisząc kolejny tom swojego cyklu, pośrednio przyznaje do tego błędu, że Wałęsę ocenił zupełnie niewłaściwie, zupełnie w oderwanej rzeczywistości. I to też, myślę, że ta kolejna jego powieść była takim też bodźcem dla mnie do tego, żeby zacząć bardzo krytycznie weryfikować tą oficjalną wersję serwowaną nam przez media. No i później, kiedy zacząłem już szukać materiału do powieści, zacząłem szukać informacji właśnie na temat Golicyna, trafiłem właśnie na witrynę wydawnictwa Podziemnego. To był rok, bo ja wiem, który to mógł być rok 2010. No mógł być. Coś takiego, tak myślę. Może wcześniej. Witryna powstała w 2007. 2007. No to tak myślę, że to było gdzieś jakieś 2009, 2010. Pamiętam taki ten twój cykl artykułów na temat Jurija Nosenki, co mnie bardzo zainteresowało, dlatego że szukałem wtedy informacji o Golicynie, a to się wiąże jedno z drugim. W ogóle treści, które się pojawiają na witrynie wydawnictwa Podziemnego, to było takie uchylenie drzwi do takiego sezamu wiedzy, gdzie ja ten bagaż informacji, poglądów, które miałem z dawnych czasów, kiedy swoją wiedzę o świecie zewnętrznym czerpałem praktycznie wyłącznie z mediów tak zwanego głównego nurtu, to wtedy automatycznie cały ten bagaż odrzuciłem i doszedłem do wniosku, że jest to takie rozdwojenie rzeczywistości, taki rozdźwięk pomiędzy tym, co było serwowane przez oficjalne media, tym, co wypisaliście na waszej witrynie, że trzeba było dokonać jakiegoś wyboru, bo to znaczy nie dało się przyswajać jednej i drugiej wiedzy. Czyli nie stałeś się schizofrenikiem? Nie stałem się schizofrenikiem. No, tak jak mówiłem wcześniej, miałem już jakieś tam wątpliwości dotyczące tej wersji oficjalnej, przy czym tutaj taka dygresja na temat tej wiedzy oficjalnej. Jeżeli ktoś nie analizuje tego oficjalnego przekazu, to może go akceptować bezboleśnie. Natomiast jeśli ktoś próbuje rzeczywiście zrozumieć tą rzeczywistość, w której żyje, i próbuje analizować to, co te media, takie nazwijmy reżimowe, przedstawiają jako
tą wersję oficjalną, no to niestety dochodzi do wniosku, że jest tam tyle wewnętrznych sprzeczności, że tego się bezawaryjnie zaakceptować po prostu nie da. To jest osobny temat, co się wydarzyło na Zachodzie po 1989 roku, jakie tam nastąpiły zmiany w związku z upadkiem Związku Sowieckiego, jaki proces osiągnął tam apogeum i to, co się dzisiaj dzieje, czego jest wynikiem i dlaczego Zachód jest praktycznie bezsilny wobec tego nowego marksizmu, tego nowego komunizmu, który w tej chwili no, połyka tamten świat. I tutaj można by było cofnąć się, żeby zaobserwować zmianę skokową w tym, w jakości tego zjawiska, to można by było wrócić do wypowiedzi człowieka, którego ja cytuję w powieści na samym początku, to znaczy do Julija Bezmienowa. To jest też ciekawa postać, pracownik agencji prasowej Nowosti Sowieckiej, która w istocie była przybudówką taką medialną do KGB. No i on pracował najpierw w Moskwie jako człowiek, który był odpowiedzialny za przyjmowanie i oprowadzanie po kraju rad przybyszów z Zachodu. Przyjaciół. Trzeciego świata głównie. Tak, ale nie tylko, z Zachodu również. A później został oddelegowany do placówki w Indiach, gdzie przyczyniał się do takiego... Rozwoju Hare Krishna. No tak, do rozwoju Hare Krishna, do prania mózgów ludziom pokroju Johna Lennona i Yoko Ono. I opisywał to bardzo barwnie na początku lat 80., kiedy już był po stronie Amerykanów, kiedy przeszedł na stronę Amerykanów. On przeszedł tam w roku 70., przez całą dekadę lat 70. W stroju hipisowskim, tak. I opisywał później właśnie na początku lat 80. również taktykę dezinformacji, taktykę ogłupiania i rozbrajania mentalnego Zachodu właśnie stosowaną przez KGB. I ta sytuacja na początku lat 80. to była Ameryka Reagana przecież. Ciężko było pewnie tym ludziom, którzy go słuchali wtedy, uwierzyć, że taki proces już ma miejsce i postępuje. I dopiero porównując jego, to, o czym on mówił wtedy, te 30 parę lat temu, ze zjawiskami, z którymi mamy dzisiaj do czynienia na Zachodzie, to dopiero można zobaczyć, jak ten proces daleko się posunął i jak jest to skuteczne działanie. Oczywiście to nie jest tak, że za tym procesem stoi KGB, bo to są... Ten proces degeneracji zachodniego świata jest bardzo złożony. Nie. W tym miejscu powinniśmy, wydaje mi się, wrócić do powieści, ponieważ w powieści główny bohater zastanawia się, powiedzmy, nad zaistniałą sytuacją. Sam narrator pewnie nie jest wolny od podobnych refleksji. Sytuacja jest zła, bardzo zła, albo wręcz drastycznie krytyczna. I główny bohater podejmuje pewnego rodzaju działania, o szczegółach tych działań nie będziemy wspominać, nie będziemy wdawać się w konkrety, które no, mają na celu jak gdyby odwrócenie sytuacji. No tak, to jest z jego strony próba wymierzenia sprawiedliwości w sytuacji braku państwa, w sytuacji, w którym to państwo dokonało zbrodni i idąc tropem zabójców dochodzi do wniosku, że procesy polityczne, które się rozgrywają na jego oczach, są na tyle niebezpieczne w skali globalnej dla wolnego jeszcze świata, że należy spróbować przynajmniej
działać na takim polu przeciwko tym zjawiskom, na jakim jest w stanie działać. Czyli na tym polu bardzo lokalnym i próbuje ten swój zamiar realizować. Oczywiście te jego obserwacje, te jego wnioski są tutaj trochę w tle dla działań takich podstawowych, to znaczy dla działań związanych z wymierzeniem sprawiedliwości na zabójcach stryja głównego bohatera, ale stopniowo ta wiedza staje się na tyle dominująca, że ona w pewnym momencie jakby tego głównego bohatera zaczyna przytłaczać. I w tym momencie pojawia się jedyny pozytywny wątek. Może nie jedyny, ale najbardziej pozytywny, czy optymistyczny wątek powieści. To o którym wątku mówisz? O jego działaniach na rzecz, że tak powiem, dobra ogólnoświatowego. No tak, tak. Jego próba konfrontacji z systemem i taka próba przedstawienia tej rzeczywistej sytuacji jakby szerszemu gronu obserwatorów. Tak, działania, które podejmuje główny bohater w końcowej fazie powieści, są działaniami destrukcyjnymi wobec systemu. On próbuje, używając narzędzi medialnych, które współcześnie są dostępne, a jednocześnie używając materiałów, które zdobył w wyniku swojej działalności operacyjnej, próbuje na drodze takiej dosyć nietypowej akcji o charakterze medialnym, szeroko zakrojonej, przekazać pewne treści, które wcześniej były blokowane. Tak, zatrzymajmy się w tym miejscu, niech czytelnicy sami dojdą do tego, co tak, tam się wydarzyło. Dlaczego mi się to wydało optymistyczne? Ponieważ sięgnę może do ostatniej wypowiedzi szanownego kolegi redaktora Michała Wątkowskiego, który napisał w ostatnim swoim komentarzu, który do tej pory został opublikowany, następujące słowo. Tylko nie ma już dokąd uciekać. Mackiewicz mógł jeszcze bezskutecznie walczyć, a nam już tylko równie bezskutecznie pełzać na brzuchu. Ale przynajmniej śmiać się można z tego świata, który bez pałek i krzowów, bez przekistowskich tortur i kazamatów sam lesie do bolszewickiej gęby. I tu taka refleksja, myślę, całkiem a propos, że w ostatnim wywiadzie, może nie ostatnim, ale jednym z ostatnich wywiadów, jakie udzielił Mackiewicz, nawiasem jakby komiczny zapis tego wywiadu zachował się może nie jest w pełni dostępny, ale istnieje. Zapytany, co powinna obecnie robić młodzież kraju PRL-u, on ze śmiechem odparł, no cóż mogą robić, no powinni bić bolszewików. Ale do czego zmierzam? No, to jest taki punkt książki, gdzie wydaje się, że odwrócenie sytuacji jest możliwe. Przynajmniej jakby tak twierdzi narrator, tak postępuje główny bohater. Po czym, nie zdradzając części finałowej oczywiście, jak gdyby do końca nie wiadomo, czym to się skończy. Może dobrze. Może właśnie na tym to polega, że nie wiemy, dokąd prowadzi nasza dzisiejsza rozmowa. Być może na umiarkę. Kto wie. Ale po prostu rozmawiać, czy działać, czy w każdym razie myśleć o konkretnym działaniu, no, należy.
No zdecydowanie. Poza tym wydaje mi się, że wypowiedź pana Michała Błonkowskiego jest zbyt pesymistyczna, dlatego że to, co wy robicie na łamach wydawnictwa podziemnego, to jest bardzo skuteczne wbijanie kolejnych igieł w to ciersko nowego bolszewizmu i nowego marksizmu, z którym wszyscy mamy do czynienia. Wydaje mi się, że to jest właściwy kierunek. W tej chwili ta walka, o której kiedyś mówił Józef Mackiewicz, ona się nie rozgrywa już na bazie kawaleryjskich szarży czy walk wojsk pancernych, tylko ona się rozgrywa na poziomie takim bardzo duchowym, bym powiedział, na poziomie intelektualnym. To jest wojna na ideę, a nie na bagnety, nie na karabiny maszynowe. I zgodnie z tym, co ogłosił Gramsci, ja myślę, że tutaj trzeba odpowiadać na zagrożenie na takim poziomie. To znaczy, nie wiem, czy jest możliwy marsz przez instytucje w odwrotnym kierunku, jak to zaplanował Gramsci. Czy w tej chwili już jesteśmy na takim etapie, że właściwie pozostaje nam tylko bierny opór? Nie wiem, wydaje mi się, że są próby podejmowania walki właśnie z tym zjawiskiem. Myślę, że jedną z takich prób jest działalność Krzysztofa Karonia, dosyć popularnego blogera ostatnio, który napisał taką książkę, według mnie bardzo ważną, pod tytułem Historia antykultury, gdzie zajmuje się w sposób taki bardzo analityczny wszystkimi tymi zagadnieniami, które wy poruszacie na łamach wydawnictwa podziemnego. To znaczy przede wszystkim, czym jest komunizm, co to jest za zjawisko, jak z tym walczyć. On przeprowadza taką analizę. Michał Błonkowski przybija konsekwentnie komunizm w postaci do ściany. Tak, tak. No więc Karoń próbuje go zanalizować w sposób taki naukowy, można powiedzieć, i przeprowadza taką analizę pod kątem historycznym. Historycznie on te wszystkie nurty filozoficzne, nurty polityczne, które się składają na dzisiejszy marksizm, nowy marksizm, określa mianem antykultury. Można dyskutować, czy to jest właściwe określenie, czy niewłaściwe. W każdym razie myślę, że to jest sojusznik, to jest działanie sojusznicze i jakoś tam warto by było na niego zwrócić uwagę. Myślę, że to jest tutaj właśnie antykomuniści wszystkich krajów łączy się. To jest kierunek. Tak, nie wątpię. To jest temat rzeka i pewnie dzisiaj tego tematu nawet nie poruszymy. Natomiast co mi się wydaje istotne z punktu widzenia opisu ideologii, powiedzmy, komunistycznej czy marksistowskiej, czy jakiejkolwiek ideologii z marksizmem związanej, to uświadomienie sobie w tej zasadniczej prawdy, że wszystkie te ideologie to stanowią jedynie wygodne narzędzie w rękach rzeźników. To znaczy, tak, oczywiście. Nie, dla nich absolutnie nie ma znaczenia, czy to będzie dyktatura proletariatu, czy to będzie permisywizm, czy to będzie gender, czy to będzie mitumizm. To wszystko składa się, to po prostu wszystko to są topory, które nie odcina się władzy. Tak, dokładnie. W związku z tym, nie wiem, no wydaje mi się, że jakby próbując jakoś zakończyć czy podsumować naszą dzisiejszą rozmowę, wydaje mi się, że najistotniejsze w tym wszystkim to jest próba, która w przypadku bohatera twojej powieści, jak się wydaje, sprawdziła się, zachowania jakiejś wewnętrznej wolności i samodzielności w ocenie świata i w zasadzie postępowania zgodnie z własnymi przekonaniami,
czy z własną refleksją, a nie sięganie bezmyślne po jakby cudze opinie czy cudze wybory. Zdecydowanie tak, no, trzeba obserwować, wyciągać samodzielne wnioski. No to może tym optymistycznym akcentem dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.